Siema, wracamy do Plants vs. Zombies. Dzisiaj pomyślałem, że możemy pograć w minigierki albo puzzle. Zacznijmy od jakiejś minigierki, które odblokowaliśmy gdzieś tam na pewnym etapie gry, ale w sumie w nie nie graliśmy. O! Też z tego co widzę, to ja już to grałem, bo mi tu gra informuje o tym, że przegrałem. Dobra, to powinno być łatwe. Na pewnym etapie graliśmy to już. Tylko tutaj jest to jako osobna gra, więc na pewno będzie to trudniejsze. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mnie to całkiem nieźle bawi, muszę wam przyznać. Jest to strasznie prosta minigra. Ale jest śmieszna po prostu. Przynajmniej dopóki nie jest trudno, a podejrzewam, że tutaj szybko się zrobi trudno. Oczywiście gdybym miał grać to cały czas, to by to się szybko znudziło, ale jako taka odskocznia raz na jakiś czas, no to sprawdza się to idealnie. A mnie wkurza ten typ z tym wiadrem. Oszczędzam wybuchowe orzechy. Bo tutaj są dwie wielkie fale. A to znaczy w zasadzie tyle, że tu będzie grubo. Już się robi grubo, a jeszcze się wielka fala nie zaczęła. Dobra, chyba jednak będę musiał ich wysadzić. Kurde! Mnie to wkurza. Mam nadzieję, że jak przeleciał centralnie między nimi, no cholera jasna. Bardziej pechowo się nie dało. Za wolno się pojawiają te orzechy. Zwykle zapominam zbierać kasę. Dobra, trzeba tutaj tych ziomeczków. Wiadro głowy. Gazeciarz, dobra, jest jeden gazeciarz, dostał rykoszetem, to dobrze, tylko że teraz, o, idealnie. Z gazeciarzem ładnie poszło, o kurde, miałem nadzieję, że tego gazeciarza też tak ładnie zgarnę, ale no to już by był zbyt duży fart. Dobra, jest problem z tym gazeciarzem. Bo on się teraz rozpędzi. Kurde, no szkoda mi marnować. No, teraz zaryzykowałem, ale się opłaciło. No same wybuchowe, co to ma być? Za wolno, za wolno. Dobra. Wysadzę ich troszkę. O, dobrze, dobrze. Przeskoczy dość szybko. Tyczkarz. Jeszcze tego tyczkarza trzeba ogarnąć. No, robi się naprawdę nieciekawie. Nie ma, tych tam wysadzimy. No nie wiem, czy wysadzać tych trzech tutaj na dole, czy jeszcze poczekać. Dobra, wysadzę, bo ten jest. Nie, najgorzej! Czemu on nie zginął od tego wybuchu? Ja w ogóle tak mi się wszystko odbija, że jeden orzech kurde na jednego zombiaka. Nic, zero w ogóle tutaj. Farta. Dobra. Kurde, jak oni są troszkę dalej od siebie, to ten wybuch już nie ogarnia, nie? Żebym jednym wybuchem mógł zgarnąć kilku, to oni muszą być naprawdę blisko siebie. Ty, to jest trudne! Kurde, no nie zrobię tego. Jeszcze nie doszło do wielkiej fali, a ja już tu mam po prostu przesrane.
się skupić, muszę się skupić. Chociaż no nie wiem, co tu mogę jakby lepiej zagrać. O, tu będzie problem z gazeciarzem. O, wreszcie się coś udało. Trzech, czy tam czterech nawet jednym orzechem. I ale niedługo będzie wielka fala, a ja nie mam w ogóle żadnych wybuchowych w Sanadżu. Kiepsko. Nie widzę tego. No, jak po prostu pechowo trafiam centralnie między zombiaki. No nie, tu jest za dużo wiadrogłowych. Ja pierdzielę, no przegram to, przegram. No robię co mogę, no nie wiem, szczerze mówiąc, co ja mogę tu zrobić lepiej. Kiepsko. Ten mi przejdzie. Ten środek już w ogóle nawet nie... Nie będę próbował, albo... O, to było... Dobra, to ta góra mi przejdzie. Straciłem alejkę. Kurde. Muszę to tak zrobić. To jest tylko byleby mi górą nie wlazł. To może się to uda zrobić. Może. No i zależy jeszcze ile mi strzela, ile mi wybuchających dadzą. Teraz by się przydał. O. Jest nadzieja, jest nadzieja. Dobra. Uda się. Uff. O, ale trzy kosiarki stracone, nie? Na styk. Ale 1000 kasy za to się opłaca. Yeah. Dobra, jedną minigierkę mamy zrobioną, teraz zrobimy sobie jedne puzzle. A, wazy. Wazy są spoko, przynajmniej te na tych podstawowych poziomach. Co my tu mamy? Jakiś strzelacz by się przydał w ramach tego. Ogarniemy. I co, to tylko będą... Dobra, już myślałem, że to... Teraz trochę nie wiem. Dobra, zróbmy to tak. Może poczekam, o. Okej, dobra. Tego się nie da zawalić. Chyba, że mi wyjdzie tu nie wiadomo jaki zombiak. Dobra. Chyba troszkę właśnie na sam koniec zepsułem. Bo mi przejdzie górą Nie no, ja nie wierzę po prostu. Zbyt pewnie się poczułem, nie? Tak się właśnie przegrywał gra. Wiadrogłowy jest zamrożony, spowolniony, ale no... To nie wystarczy. No tu nie ma kosiarek, więc nie może przejść ani jeden. Ekstra. Tak głupio przegrać, to po prostu wstyd. Dobra. Szybko to przejdę. O-o.
Dobra, chyba teraz trochę lepiej to ogarnąłem. Bum! Dobra, tu trzeba namalać, tu trzeba namalać ostro. Dobra, myślę, że dwa zamrażacze i jeden zwykły strzelacz sobie z tym poradzi, a jak nie, to znowu po prostu spieprzyłem identycznie jak w poprzedniej rundzie. I chyba tak właśnie jest. Nie no, dadzą radę. Spadnie mu ta czapka, to padnie od razu. Tak, teraz mu odpadnie ręka. Dobra, dobra. Uff. Dobra. Zrobiliśmy minigierkę. Zrobiliśmy puzzle. To lecimy do trybu Adventure. Czyli naszej głównej gry, że tak powiem. Jesteśmy na dachu, mamy pogo zombie, mamy futbolistę, mamy górnika, Boże, nie górnika, tylko drabiniarza. Przynajmniej nie ma tych latających na linie fajfusów, nie lubię ich. Co by tu jeszcze można było? No, czy na pewno to trzeba. Minę czekać, czy ja mam grabie? Nie mam grabie, weźmiemy grabie. Jakiś upgrade'ik? Nie. Dobra, do ratowania się papryczka. Lecimy. O kurde, tu jest mało doniczek. Tu jest mało doniczek. I to mi skomplikuje mocno. Bo będę musiał dodatkowo wydawać kasę na doniczki i to dość szybko, bo co zrobię tylko dwie linijki strzelających, no. Tego nie wziąłem pod uwagę. I trochę mi to skomplikuje grę. Ale to nic, to nic. Damy radę. Już się skompromitowaliśmy w minigierkach. Więc limit kompromitacji na odcinek został wyczerpany. Tu by się przydało ze dwie, albo nawet trzy miny dać, ale wątpię, żeby się udało. Żeby jak najwięcej tutaj zdążyć pobudować podwójnych słoneczników, a potem mieć po prostu kasę na... No, chociaż tutaj kasa będzie, to bardziej ten cooldown tych słoneczników. Dobra, tu jeszcze pójdzie mina. Tak, tu pójdzie mina stanowczo. Dobrze, że mina nie bez zaniczek, to by było dopiero. Szybciej, szybciej! Zaraz mi tu zaczną wyłaniać, to są trzy fale. Idzie dwóch na raz. Dobrze, że akurat tam, gdzie wybudowałem strzelaczy. Bum! Dobra. Jest słonecznik. O nie, o nie. Tu trzeba dwóch. Dobra, czy to już budować ten? Nie wiem, nie wiem, czy już budować doniczki. Jeszcze trochę... Wydaje mi się, że za szybko. Tu damy minę, mam nadzieję, że nie przyjdzie za nim jakiś drugi typ, bo jeśli tak, to... Zmarnowałem właśnie miny. Ale wygląda na to, że on się zdąży spokojnie wysadzić. Dobra, mamy troszkę słońca uzbierane. Nie wygląda to najgorzej. O, jest trzeci.
Dobra, i teraz jest problem, bo środkiem idzie ten typ. Jak ja tu wybuduję kabaczko pulty, to ona zacznie nawalać w tego, a nie w tego. Więc będę musiał tu od razu postawić dwa strzelacze, żeby zdążyli. Właśnie, właśnie, szybko, szybko, szybko. Lać go, lać go, lać go! Dobra, już trzeba doniczki. Doniczki też mają cooldown. Krótki, bo krótki, ale jednak. Wow, żeby go nie było. Mam teraz dużo słońca. Ale najbardziej mnie powstrzymują cooldowny teraz. O nie, zaczyna się. A, nie podoba mi się to. Chyba będziemy musieli tę papryczkę jakąś zasadzić. Ale on zapieprza ten. Dostał masłem w czoło. Kurde, na dole jest tylko jedna ta w ogóle, co ja tutaj odwalam. Mogę to tu dać. Chociaż widzę, że masło robi robotę. Nie zatrzymuje ich. Albo i nie. Nie! Uff. Dobra, jeszcze to trzeba wspomóc. Masło jest dobre. No dawać, dawać. Dobra, chyba mam to pod kontrolą. Też wiem, że tak ciągle gadam, a potem nagle się okazuje, że nie jest wcale pod kontrolą. No pada już! Co on jest taki odporny do cholery? No, w ostatniej chwili. Ale on mnie wkurza, ten typ. Nikt tu nie przejdzie. Albo przejdzie. No dawać masłem go, żeby on się zatrzymał. No, już myślę. Już nie wiem, czy to i tak załatwi sprawę. Może ja tu wezmę doniczkę i na wszelki wypadek będę miał papryczkę do gotowości. Dobra, udało się. Dobra, nie będę ryzykował. Nie ma, z futbolistami nie ma żartu. Tylko teraz nie mam cooldownu, nie? Na papryczki. Dobra, ta fala jest niegroźna. I wykrakałem. Wykrakałem zastranego futbolisty. No papryczko, teraz albo się szybko wycooldownujesz, albo będziemy mieli problem. Kurde, doniczkę mi ubije. Postawię od razu drugą. Jest, masło, masło, kochane masło. Kocham masło. Ale on jest silny, naprawdę. Jak go zabić? Inaczej niż. Aj, zobaczycie potem najsilniejszego zombiaka, nie? Tego to zabić to jest w ogóle. No gin, gin, gin. Kurde, mam tyle roślinek, a tutaj naprawdę się robi ostro. Widzę, że gra wkracza w fazę już taką, gdzie się skończyła zabawa. Nie, znowu futbolista. Dobra, mogłem. Po co ja to zrobiłem?
Tu już jest prosto, w sensie dach jest prosty, więc tu mógł teoretycznie stawiać zwykłe roślinki, ale no jakby no nie mam ich. Ile ich tu jest? Aż się boję, co oni mi tutaj na sam koniec dadzą. No tak. Najlepiej. No i co? I musiałem dać papryczkę tutaj. A tu jest futbolista. Ja pierdzielę. Dobra, na wszelki wypadek robię coś takiego. Słoneczniki mi się i tak nie przydadzą, więc mogę dać tam po prostu minę. A futbolista się poszedł walić w końcu. Dobrze. Masło cię załatwiło, ziomuś. Dobra, nawet bez tej miny się chyba będzie. Bo te to już są cieniasy. Uff. Konewka! Konewka jest trochę do czego innego. Odblokowujemy kolejny tryb w tej grze. Tak, tak. Ta gra ma dużo rzeczy. Tutaj mamy taki ogródek po prostu. I sobie podlewamy kwiatki. Zobaczycie, co później z tego wyjdzie. Aha, dobra, jeszcze one chcą wody. Wypada z tego kasa, oczywiście bardzo mało kasy. Ale koniec końców, jak to się tam troszkę rozwinie, no wiadomo, roślinki potrzebują czasu, żeby wyrosnąć. O, teraz one potrzebują jakiegoś nawozu. Przynajmniej tak sobie to tłumaczę. O, widzicie, mamy nowe rzeczy w sklepie. Tutaj na tej stronie są rzeczy typowo właśnie do ogródka. Kupujemy nawóz. I wsypujemy. O, to już więcej kasy. I mamy jakieś tam kwiatki. To będzie jakaś minigierka, bo nie wybierałem roślinek. Dobra, nie słuchałem Dave'a, a pewnie powinienem. Bo on mi mówi... Aha, dobra, tutaj po prostu dostajemy randomowe roślinki. Znamy to, ale to pierwszy raz mamy to na dachu. Dobrze, że jest... że to przechodzą na te poziomy też grabie. Kurde, ale jest słabo, że oni mi tutaj... No, w ogóle... Do dupy z tym. Jak oni i tak będą przed nosem stawiać. Dobra. Pamiętam, że już mnie nieraz nauczyła ta gra, żeby tutaj nie chomikować roślinek w tym trybie, tylko po prostu stawiać to, co jest. Ewentualnie jakieś tam wybuchowe rzeczy można sobie też... Można sobie zostawić. Mogłem tutaj dać tym. Bo teraz ten nie zdąży przeżyć. No kiepsko to zrobiłem. To nic. Kurde, dużo wiadrogłowych tutaj.
No kiepsko, kiepsko. Tutaj mam wrażenie, że co nie zrobię na tej mapie, to źle. Śmieszne są te dźwięki, jak te roślinki chapią te zombiaki. Te ja... No, ten tutaj już, kurde, gryzie tę dynię i gryzie. I nara. Dynie są dobre pod tym względem. Naprawdę długo wytrzymują. No tak, ale fajnie się przyfarciło. Patrzcie, skoczyli akurat tam, gdzie nie ma żadnej roślinki. Chyba, że to tak miało być. Dobra, już chyba jest bezpiecznie. Ale widzę, że oni tutaj nie zwalniają tempa. Nie, no wisienki sobie zostawię na razie. Hyt. Dobra, to jest troszkę niepokojące. Ach, już jest luz. Tu trzeba się wziąć. Oho, co tu się dzieje? No, no. Słyszę, że mój kot coś odwala w kuchni. Chyba będę musiał tam zajrzeć. Dobra, dobra. Tutaj na dole jest trochę niepokojąca sytuacja. Czompery za długo przeżywają. Nie nadążają. Bo raczej po prostu jest za dużo zombiaków. Muszę ich zacząć wysadzać. O nie! Drabina. Kurde, to na dole jest gorzej. Potrzebuję doniczki. O-o. Potrzebuję doniczki. Kurde, znowu źle postawiłem, ja pierdzielę. Dobra, zginijcie. Na dole jest niebezpiecznie. Na dole jest niebezpiecznie, a tu nie mam żadnych zabezpieczeń. Jak mi przejdą, to przejdą. Haha, mam was, jadę. Dobra, wygląda to dość groźnie, ale to już jest końcówka. Więc myślę, że to przetrwam. Dobra, luz. No, gryzą, gryzą, a nie mogą się przegryźć przez dynię. A czompery przeżywają i zaraz będą, kurde. No właśnie. Czosnek! Co robi czosnek? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Na dzisiaj to już koniec. Dzięki, na razie. Cześć.